Dzień dobry. Tym razem chciałbym Państwu przedstawić ładowarki teleskopowe marki Massey Ferguson. Produkowane są one we Francji w miejscowości Pochatu. Cała gama składa się z 5 modeli. Mamy przekrój poprzez najbardziej popularne, najbardziej oczekiwane parametry pracy przez rolników. A zatem nasza oferta rozpoczyna się od 2 modeli kompaktowych o oznaczeniu TH6030 oraz TH7030. Oznaczenie cyfrowe ładowarek Massey Ferguson jest bardzo czytelne i w bardzo łatwy sposób można rozszyfrować parametry pracy, ponieważ pierwsze 2 cyfry oznaczają wysokość podnoszenia, a 2 kolejne cyfry oznaczają udźwig. A zatem w modelu 6030 mamy maksymalną wysokość podnoszenia 6 metrów, a udźwig 3 tony. Jak już wspominałem, te 2 najmniejsze modele, 6030 i 7030, są to ładowarki kompaktowe. To znaczy, że ich rama jest mniejszych rozmiarów po to, aby tymi ładowarkami można było spokojnie wjechać do mniejszych budynków, mniejszych obór, do miejsc, gdzie jest po prostu ciaśniej, aby swobodnie w tych miejscach pracować. Rama kompaktowa oznacza, iż szerokość tej ładowarki wynosi 2,1 metra, a wysokość zależy od rozmiaru ogumienia oraz od sposobu zamontowania kabiny. Mamy 2 możliwości zamontowania kabiny, wysokość standardowa oraz wysokość obniżona oraz 2 wielkości, 2 rozmiary opon o średnicy 20 cali lub 24 cale. Przy wyborze opon o 20-calowych oraz kabiny obniżonej wysokość całkowita ładowarki wynosi wtedy 2,1 metra. A zatem mamy ładowarkę o wymiarach 2,1 na 2,1 metra, a zatem jak najbardziej kompaktową, małą maszynę, która spokojnie będzie pracowała w ciasnych budynkach. Przedstawiłem Państwu modele kompaktowe, czyli TH6030 oraz TH7030. Ponadto mamy jeszcze 3 modele zbudowane na ramie standardowej. Oznacza to, iż ich szerokość wynosi 2,3 metra, a wysokość wynosi 2,37. Ładowarki te mają rozstaw osi 2,87 metra, a zatem są długi rozstaw osi. Dzięki temu te maszyny są stabilne i stabilnie mogą pracować z dużymi ładunkami. W tej ramie mamy 3 modele TH6534, TH7035 oraz TH7038. Za moimi plecami znajduje się największa ładowarka, jaką mamy obecnie w ofercie w maszynach Massey Ferguson. Jest to model TH7038. Ładowarka ta ma udźwig 3,8 tony i podnosi na 7 metrów wysokości. Ładowarka Massey Ferguson TH7038 to największa nasza ładowarka obecnie w ofercie produktów Massey Ferguson i ona została zaprojektowana do osiągania dużych wydajności. A zatem, aby te wydajności osiągnąć, została ona wyposażona w silnik o mocy 130 koni mechanicznych oraz pompę hydrauliczną zmiennowydatkową o wydatku 190 litrów na minutę. Jest to największa obecnie pompa dostępna na rynku wśród ładowarek teleskopowych. I tutaj zadaniem tej pompy jest osiąganie jak najwyższych czasów załadunku i podnoszenia. Wysięgnik teleskopowy w tej ładowarce składa się z 2 wysuwanych elementów. Ramka służąca do zaczepiania osprzętu. Mamy tutaj kilka możliwości. Na początek może być to taka ramka, jak widzimy tutaj na tej ładowarce, czyli z mechanicznym regulowaniem osprzętu, czyli mamy tutaj stworzeń, którym zaregulowujemy osprzęt. Następnie w opcji możemy zastosować taki sam typ ramki, tyle że z regulowaniem hydraulicznym. Czyli dzięki temu przy zmianie osprzętu nie musimy wysiadać z kabiny, tylko blokowanie osprzętu odbywa się hydraulicznie za pomocą specjalnego siłownika hydraulicznego. Tutaj ważna też informacja, blokowanie elementów hydrauliczne jest niezależne od trzeciej sekcji hydraulicznej, czyli nie zabiera nam tutaj tego gniazda, które służy do podłączania osprzętu. W opcji ponadto mamy również ramkę elementów roboczych typu Manitou, a zatem gdyby klient posiadał już elementy robocze marki Manitou, a był zainteresowany zakupem naszej ładowarki, nie musi wymieniać całej gamy osprzętu, tylko może zamówić naszą ładowarkę
z taką ramką i wtedy może używać swoje elementy robocze, które już posiada w gospodarstwie. I ramka sprzętu typu Manitou dostępna jest w dwóch wariantach, również z regulowaniem mechanicznym lub z regulowaniem hydraulicznym. W późniejszym okresie tego roku planowane jest również wprowadzenie do oferty ramki osprzętu typu JCB lub Merlo. Wspominałem o gnieździe do podłączania osprzętu. Mamy tutaj takie gniazdo, które służy do montowania elementów zasilanych hydraulicznie. Gniazdo to posiada bardzo fajną funkcję luzowania ciśnienia w momencie podłączania, a zatem kiedy próbujemy podłączyć osprzęt, wpinamy przewód, w środku luzuje się specjalny zaworek, dzięki któremu olej może swobodnie spływać i możemy swobodnie, bez jakiegokolwiek wysiłku, podłączyć osprzęt. Dodatkową funkcję, którą posiada ta ładowarka, którą przedstawię Państwu później, jest możliwość regulacji wydatku oleju hydraulicznego na tej trzeciej sekcji, a mianowicie pracując na przykład z zamiatarką, potrzebujemy większy wydatek oleju hydraulicznego, wtedy ten wydatek możemy zwiększyć. Natomiast następnie, gdybyśmy chcieli pracować z krokodylem, przy załadunku obornika nie potrzebujemy takiego dużego wydatku oleju, żeby zamknąć krokodyl, potrzebujemy mniejszy wydatek i w kabinie możemy ten wydatek zmniejszyć, żeby płynnie, równomiernie zamykać szczęki krokodyla. W ładowarkach teleskopowych masy Ferguson mamy dwa typy oświetlenia, oświetlenie drogowe i robocze. Zarówno pierwsze, jak i drugie może zostać zamówione w technologii LED. Tutaj na tej ładowarce dla przykładu mamy oświetlenie robocze w technologii LED. Składa się ono z 6 lamp. Dwie z nich mamy zamontowane na wysięgniku. Dwie kolejne to dwie lampy w górze kabiny i kolejne dwie zamontowane z tyłu maszyny. Zatem razem mamy 6 lamp roboczych w technologii LED. We wszystkich modelach ładowarek Massey Ferguson maska silnika jest w ten sposób skonstruowana, żeby jak najbardziej opadała do boku i żebyśmy mieli jak najlepszą widoczność na bok czy na tylne koło z prawej strony. Dlatego, jak tutaj widzicie, jest ona specjalnie wyprofilowana, specjalny ma profil upadający ku bokowi, żeby ta widoczność była niczym nieograniczona. Seria ładowarek teleskopowych Massey Ferguson TH spełnia najnowszą normę emisji spalin Tier 4 Final, a zatem do oczyszczania spalin zastosowano układ SCR, czyli mamy zbiornik AdBlue. Korek wlewu znajduje się w tym miejscu, także znajduje się, mamy specjalne wycięcie w masce, aby bez problemu można do tego zbiornika dojść. Maskę, aby uzyskać dostęp do silnika, otwieramy do góry. Maska jest jednoelementowa, w całości unoszona do góry. W momencie, kiedy ją otworzymy, wysokość od podłoża do górnej części maski wynosi 190 cm, a zatem wysokie osoby spokojnie uzyskają do niej dostęp. No i pod maską mamy cały silnik razem z osprzętem. Silnik ustawiony jest wzdłużnie, czyli mamy łatwy dostęp do wszystkich jego elementów. Czyli na początku zaczniemy od filtra powietrza umiejscowionego w tylnej części. Filtr powietrza składa się z wstępnej części, w której wyłapywanych jest 95% zanieczyszczeń, a zatem wszystkie te grubsze zanieczyszczenia są wyłapywane wcześniej i wyrzucane na zewnątrz. Przechodząc dalej, mamy tutaj zamontowane w filtr paliwa, filtr oleju silnika i filtr oleju hydraulicznego, bagnet służący do sprawdzenia poziomu oleju w silniku oraz korek wlewu oleju do silnika. A zatem, jak już wspominałem, wszystkie elementy konieczne do obsługi codziennej są łatwo dostępne i łatwo tutaj przejrzyście zamontowane. Pakiet chłodnic umiejscowiony jest w przedniej części. Ta chłodnica składa się z kilku elementów, czyli w przedniej części mamy chłodnicę płynu chłodzącego silnik, w środkowej mamy intercooler, i w ostatni element to jest chłodnica oleju hydraulicznego. Ponadto u góry mamy zamontowaną chłodnicę paliwa oraz chłodnicę klimatyzacji. Chłodnice te są ustawione specjalnie w ten sposób, ponieważ mamy tutaj bardzo fajny przepływ strumienia powietrza, ponieważ powietrze zimne zasysane jest od góry, tutaj tą kratką wlotową, czyli zasysane jest od góry,
przechodzi przez cały pakiet chłodnic, a zatem schładza je i następnie przechodząc dalej przechodzi przez silnik i tyłem powietrze już ogrzane jest wyrzucane. A zatem zaciąganie powietrza mamy w górnej części, czyli zaciągamy powietrze chłodne, ale też powietrze czyste, czyli nie zanieczyszczone kurzem, pyłami, a zatem nie zaciągamy brudnego powietrza na chłodnicę. Tak jak tutaj Państwo widzą, w przedniej części czy od boku dopływ powietrza jest zamknięty, przez to kurz, który się zbiera w dolnej części, nie zostaje zaciągany i nie zanieczyszcza nam chłodnicy. Wentylator, który chłodzi chłodnicę, napędzany jest hydraulicznie w każdym modelu, a zatem możemy taką ładowarkę wyposażyć w odwrotny ciąg obrotów. Tutaj prezentowana ładowarka TH7038 ma to wyposażenie w standardzie. Ten odwrotny ciąg obrotów może być używany, będzie używany przez Państwa w momencie, kiedy będziemy pracowali w warunkach, gdzie będzie kurz, zapylenie. Będzie można spokojnie tą chłodnicę przeczyścić. I tutaj taka funkcja, którą posiadają ładowarki Massey Ferguson, to jest automatycznie załączanie odwrotnego ciągu wentylatora, a mianowicie w wyświetlaczu w kabinie możemy ustawić obroty, możemy ustawić odstęp czasu, po którym ten odwrotny ciąg wentylatora będzie załączał się automatycznie. A zatem to odciąża Państwa, możecie pracować spokojnie, skupić się na pracy, którą macie do wykonania i nie musicie myśleć o tym, żeby te obroty wsteczne załączyć. Dodatkowo mamy możliwość włączenia tej funkcji manualnej. Gdyby się okazało, że szybciej ta siatka chroniąca chłodnicę nam się zabrudzi, chcielibyśmy to szybciej wyczyścić, możemy włączyć to manualnie. Ładowarki teleskopowe Massey Ferguson są w standardzie wyposażone w zaczep manualny do zaczepiania przyczep oraz gniazdo 7-pinowe, gniazdo elektryczne do podłączania oświetlenia. Zatem jeżeli Państwo potrzebują zaprowadzić przyczepę z nawozem czy przyczepę z balotami na pole czy na inne gospodarstwo, możemy spokojnie taką przyczepę zaczepić za ładowarką i ją holować do określonego miejsca, do którego Państwo potrzebują dojechać. Zaczep ten, który tutaj przedstawiłem, jest w standardzie, natomiast mamy jeszcze różne możliwości wyposażenia ładowarki. Możemy na przykład zamontować w ładowarce tego samego typu zaczep na szynie. Wtedy możemy sobie regulować wysokość lub dodatkowo możemy ten zaczep wymienić na zaczep automatyczny, taki, który będzie się automatycznie zaczepiał, który będzie się automatycznie blokował po zaczepieniu przyczepy. Jeżeli chodzi o ogumienie, mamy kilka wariantów, kilka możliwości. Prezentowana ładowarka ma standardowe ogumienie o rozmiarze 400x80R24. W opcji mamy ogumienie szersze, na przykład 460 czy nawet 500 mm szerokości. Podczas pracy ładowarką teleskopową bardzo ważna jest widoczność. Kiedy jest ona dobra, niczym nie skrępowana, operator może pracować szybko, rośnie zatem wydajność, ale również operator pracuje wygodnie i też bezpiecznie, ponieważ czuje się pewnie podczas pracy, którą wykonuje. Właśnie aspekt bezpieczeństwa i widoczności odgrywał kluczową rolę podczas projektowania ładowarek teleskopowych MF i tutaj w ładowarkach na standardowej ramie, czyli w modelach TH6534, 7035 oraz 7038 mamy specjalną konstrukcję kabiny, która jest opatentowana. W konstrukcji tej zrezygnowano ze słupka zamontowanego w tyle kabiny, czyli tutaj w tym miejscu. Normalnie w normalnych konstrukcjach kabin w ładowarkach teleskopowych spotkają Państwo taki słupek, który w wielu przypadkach może ograniczać nam widoczność na prawą stronę, na prawe koło. W naszej ładowarce tego elementu nie ma, a zatem widoczność jest bardzo dobra, niczym nie skrępowana i operator może bardzo szybko i wydajnie pracować przy wszelkiego typu pracach załadunkowych.